I czas na gminę Skoczów, na miasto Skoczów. Alina Romańska rozpoczęła pracę samorządową w 2002 roku w Radzie Sołeckiej Harbutowic. Od 2006 roku jest sołtysem Harbutowic. Pełniła również funkcję radnej gminy Skoczów w 5, 7 i 8 kadencji. Przez 20 lat była przewodniczącą koła gospodyń wiejskich w Harbutowicach. Od 2009 roku pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich gminy Skoczów. Współpracuje z Kołem Gospodyń Wiejskich Województwa Małopolskiego oraz gminą Sułkowice pod Krakowem. Owocem tej współpracy jest nowy Dom Kultury w Harbutowicach w gminie Sułkowice. Ponadto jest członkiem lokalnej grupy działania Cieszyńska Kraina oraz działającej w niej komisji rewizyjnej. Jest inicjatorką i realizatorką wielu projektów dofinansowanych z funduszy unijnych, m.in. harbutowickich Lipowych Dni, które łączą i jednoczą mieszkańców również w działaniu. W Harbutowicach wyremontowano dom rolnika, a na poddaszu urządzono strzelnicę. By pozyskać środki na wyposażenie strzelnicy, Halina Romańska wystąpiła o dofinansowanie. Zrealizowano projekt z wiatrówką na ty, który zapoczątkował współpracę polsko-niemiecko-czeską. Koło gospodyń wiejskich w Harbutowicach powołało klub strzelecki Flinta, który obecnie działa jako stowarzyszenie, a członkowie klubu biorą udział w zawodach strzeleckich różnego szczebla w całej Polsce. Za sprawą działań Haliny Romańskiej KGWU w Harbutowicach wydało publikację Nasze Harbutowice, która jest zbiorem dawnych zdjęć i dokumentów udostępnionych przez mieszkańców. Jest pomysłodawczynią ekskluzywnej nalewki, lipówki, wytwarzanej raz w roku przez KGW Harbutowice w czasie Lipowych Dni. Zadbała również o wyposażenie świetlic wiejskich w całej gminie Skoczów. Jest promotorką tradycji kulinarnych, w tym cieszyńskich weselnych kołaczy, wypiekanych w harbutowickiej piekarni. Zadbała o rozwój Harbutowic, do którego zalicza się remont domu rolnika, modernizacja wojska, projekt i przebudowa ulicy Stara Droga, pozyskanie terenu pod przyszły plac zabaw oraz zakup przez KGW działki na polepszenie i powiększenie terenu przy domu rolnika. Na jej prośbę nowy herb wsi zaprojektował Karol Śliwka, pochodzący z Harbutowic, autorytet w dziedzinie grafiki. Halina Romańska została wyróżniona nagrodą pierwszych działań. Nagrodę wręczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed podczas Kongresu Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się na sali pod Pegazem w Skoczowie. O wręczenie nagrody bardzo serdecznie proszę pana Rajmunda Dedio, przewodniczącego Rady Miejskiej w Skoczowie oraz pana Mirosława Sitko, burmistrza miasta Skoczów. Decyzją władz samorządowych gminy Skoczów Laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2019 otrzymuje pani Halina Romańska, mieszkanka Harbutowic. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje pani Halina Romańska za wieloletnią aktywność i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz sołectwa Harbutowice i gminy Skoczów, za inicjowanie i zrealizowanie szeregu projektów unijnych mających na celu rozwój Harbutowic.